W dawnych czasach do rycerskich pojedynków stawali najdzielniejsi mężowie odziani w twarde zbroje i po mistrzowsku fechtujący mieczem. Dzisiaj w szranki mogą stawać nawet najmłodsi. Z myślą o nich w Orzeszu powstała pierwsza w Polsce rycerska szkółka, w której dzieci mogą poznać tajniki rycerskich pojedynków. Adrenalina podczas licznych pojedynków i spotkania z żywą historią. Tego właśnie szukają najmłodsi adepci średniowiecznych sztuk walki. Szukają w jedynej w Polsce rycerskiej szkółce dla dzieci i młodzieży w Orzeszu. Wyposażeni w odpowiedni oręż, taki jak hełmy, tarcze i miecze, toczą ze sobą zacięte walki. Choć same zmagania najmłodszych rycerzy wyglądają bardzo spektakularnie, wymagają przede wszystkim sporego sprytu i odpowiedniej strategii. Na pewno trzeba robić dużo uników, bo trzeba uderzać przeważnie na głowę, bo tu dużo punktów idzie. Trzeba się zasłaniać gardą, uderzać i nie dać się trafić. Wśród giermków zgłębiających tajniki rycerskich pojedynków sporo jest również białogłów. Dziewczynki chętnie odrzuciły rolę księżniczek zamkniętych w wieżach. Zamiast tego same dobyły miecza i stanęły w szranki z rycerzami, odnosząc sporo zwycięstw podczas licznych pojedynków. I wszystkie dziewczyny zawsze biją chłopców. Tu jest taka zasada. Pomysłodawcami założenia pierwszej rycerskiej szkółki dla najmłodszych jest grupa KS Rycerz Sieradz. Zespół dzięki rycerskim sportom walki stara się propagować historię oraz wiedzę o średniowieczu, a także poprzez zabawę wychowywać swoich podopiecznych w duchu rycerskiego etosu i promować wśród nich aktywne spędzanie wolnego czasu. Choć według jednego z instruktorów walki dzieci nie trzeba specjalnie motywować do treningów. Muszą się wdrożyć w technikę i myślę, że będą bardziej zawzięci niż sami początkujący, co w ogóle nic nie trenowali żadnych sztuk walki. Członkowie zespołu KS Rycerz Sieradz sami również biorą czynny udział w sportowych walkach rycerskich. Występując podczas pojedynków, mają na sobie repliki średniowiecznych zbroi oraz posługują się bronią białą, adekwatną do odtwarzanego okresu. Jesteśmy zobowiązani, żeby kultywować i odtwarzać tą tradycyjną stronę materialną, że tak powiem, więc też czerpiemy z wzorów z muzeów i staramy się, żeby ten sprzęt wyglądał tak, jak wyglądał kiedyś. Pozwala to poza rywalizacją sportową na przybliżenie młodzieży elementów kultury dworskiej i rycerskiej w bardzo atrakcyjnej formie. Dzięki temu wielu nastolatków być może zamieni walkę mieczem w wirtualnym świecie i porzuci konsolę na rzecz prawdziwych walk i pojedynków rycerskich.